Cześć, z tej strony Mateusz, witam Was w kolejnym odcinku z serii Gadżety dla domu. W tej serii prezentuję różne urządzenia czy akcesoria, które nie są związane stricte z komputerami czy jakimiś smartfonami, a bardziej po prostu nadają się do codziennego użytkowania, na przykład właśnie w domu. No i w dniu dzisiejszym będę chciał Wam pokazać odkurzacz. Tak, możecie powiedzieć, o, znowu odkurzacz, ale dostałem po prostu od producenta kolejną generację tych odkurzaczy, bo podobno w Polsce one się bardzo dobrze sprzedają. Zresztą sam zauważyłem, że coraz więcej wiadomości do mnie piszecie, który z tych wszystkich odkurzaczy jest najlepszy, które ostatnio testowałem, dlatego jak najbardziej zgodziłem się na te testy, ale ostatnio jedna z pań do mnie napisała z pytaniem, czy taki odkurzacz jest odpowiedni dla kobiety, czy ona się po prostu przy sprzątaniu nie męczy. I mówię, no kurczę, mi ciężko jest to sprawdzić, natomiast stwierdziłem, że właśnie w tym filmie dam mojej dziewczynie go do przetestowania, aby po prostu ona wypowiedziała się na temat kilku jakby istotnych kwestii. No i ja w dzisiejszym filmie będę chciał właśnie je Wam przekazać. Także przed Wami sprzątający ja wraz z dziewczyną oraz Dreamy V10 Pro. Jeśli chodzi o wygląd, konstrukcję, to tutaj za dużo rzeczy nie wyróżnia ten odkurzacz na tle innych z rodziny Dreamy. Tak naprawdę jest to bardzo podobna budowa, z tym, że tutaj jest wyciągany filtr, który możecie oczywiście też przemyć. No jesteście też w stanie dogłębnie wyczyścić te wszystkie filtry, które tutaj się znajdują. Natomiast producent zastrzega, że jeśli będziecie myli ten filtr, to dopiero po 24 godzinach suszenia możecie go z powrotem włożyć do środka, aby po prostu nie uszkodzić tej całej konstrukcji. No a sam system tej filtracji jest 5-stopniowy. Producent tutaj chwali się, że filtracja nie tylko uwalnia świeże powietrze, ale filtruje cząsteczki o wielkości nawet 0,3 mikrona. Z drugiej strony, jak widzicie, specjalnie zostawiłem kurz. Mamy tutaj półlitrowy zbiorniczek, który pozwala gdzieś na zebranie kurzu z, powiedzmy, dużego mieszkania albo połowy jakiegoś domu. Chociaż jeśli macie zwierzęta, ja akurat mam kota, no to niestety on się trochę szybciej zapycha, no i trzeba po prostu iść nad inny śmietnik i wysypać za pomocą tego przycisku i wszystko tutaj się ładnie opróżnia. Waga tego odkurzacza to jest nieco 1,5 kg, w sensie samej tej jakby maszyny. Do tego dochodzą oczywiście te końcówki, które macie w zestawie z jedną tą dużą szczotką, z jedną rurą tą przeduszką i kilkoma innymi nakładkami, które właśnie widzicie. I generalnie do samego odkurzacza on nie jest ciężki, natomiast jak sobie założycie tą dodatkową rurę i załapniecie jakąś końcówkę, to przy dłuższym machaniu, na przykład ściąganiu pajęczyny z sufitu albo z jakichś rogów, to dla kobiety może być to problem. Jeśli jeździcie sobie po ziemi, to raczej nic nie poczujecie, ale właśnie w takich zastosowaniach, gdzie ta ręka cały czas jest wyżej, to może być uciążliwe. Także przemyślenie damskiej części filmu jest takie, że do jeżdżenia po podłodze ok, ale jednak da się poczuć już tą wagę, jeśli się nie ma mega napompowanej ręki, jeśli właśnie robicie coś u góry. I wszystkie te szczotki oraz elektroszczotki można wkładać za pomocą tych dwóch bolców, dzięki czemu one się po prostu tutaj też kręcą, no i macie dodatkowe wspomaganie do wyczyszczenia na przykład parkietu, czy jakiejś kanapy i tak dalej, no bo wreszcie tych końcówek oczywiście tego nie uświadczycie. Oprócz całego tego zestawu akcesoriów, o którym tutaj wspomniałem i pokazywałem, jest też dock do zainstalowania na ścianie. Jeśli macie jakieś miejsce na przykład w domu, gdzie chcecie odkładać regularnie ten odkurzacz, aby się tam ładował bezprzewodowo, to możecie sobie właśnie coś takiego zamontować i wtedy go po prostu tam kłaść. Natomiast jeśli nie chcecie tego montować, to oczywiście ładujecie ten odkurzacz za pomocą klasycznego wejścia, ładowarka dołączona do zestawu i tutaj są wskazania oczywiście diody, jak mocno naładowana jest ta bateria. Od razu zaznaczam, że chwilę to trwa, w sensie jak rozładujecie sobie całą tą baterię, to gdzieś 3, nawet 3,5 godziny trzeba będzie go ładować. A jak już mówimy o ładowaniu, to warto powiedzieć, ile czasu jesteśmy w stanie używać na takim jednym ładowaniu tego odkurzacza. Oczywiście są trzy tryby, które wybieracie sobie w tym ekranie. Jak sobie go tutaj odpalicie, to pokazuje Wam się tryb Turbo, Eco oraz Normal. No i generalnie w tym Eco oczywiście najdłużej jesteście w stanie jeździć. To jest około godziny, może nawet powyżej, w zależności oczywiście, czy będziecie cały czas jechać, czy trochę puścicie ten odkurzacz. Jeśli będziecie chcieli dłużej jeździć, no to polecam Wam kliknąć sobie ten u góry przycisk, w stanie zablokować ten przycisk i nie musicie już po prostu tutaj trzymać, tylko odkurzacz sam będzie odkurzał, a Wy możecie mieć luźne te palce. Natomiast ten tryb Eco bardziej nadaje się do wytarcia kurzu. Mówiąc szczerze, jeśli macie jakieś podłogi trochę bardziej ubrudzone, to on tak średnio się spisuje. Oczywiście jak tam przejdziecie kilka razy, to się w końcu coś zetrze, więc wydaje mi się, że to jest bez sensu i lepiej w takiej właśnie sytuacji włączyć sobie ten tryb normalny, dzięki czemu ta szczotka będzie szybciej zbierać jakiś rozsypany cukier, sól, cokolwiek, czy po prostu jakieś zabrudzenia z podłogi. I w takim trybie powinniście sobie pojeździć gdzieś około pół godziny, może trochę więcej, ale generalnie to wszystko też zależy od tego, czy cały czas będziecie jeździć, czy po prostu jednak odpuścicie w pewnym momencie i dopiero po chwili. Natomiast jeśli chodzi o ten trzeci tryb, czyli tryb turbo, on jest najlepszy, najbardziej
najbardziej wydajne, ale też najbardziej hałaśliwe. Natomiast ja go używam do dwóch sytuacji. W momencie, w którym chcę poodkurzać dywan, to ten tryb trzeba wybrać i wybrać też odpowiednią jakby szczotkę. Natomiast druga rzecz to jest odkurzanie auta. Jeśli chcecie sobie wytrzeć jakieś dywaniki w samochodzie, bądź po prostu poodkurzać te miejsce, gdzie trzymacie buty, no to wtedy tam to się przyda, bo ten brud jest taki na maksa wgnieciony. No to polecam wam właśnie wtedy go włączyć i poodkurzać nim chwilę. Mówię chwilę, no bo tak naprawdę ten tryb turbo pozwoli gdzieś na 12, może 15 minut odkurzania i później niestety się rozładuje. Dość szybko schodzi w tym trybie ta bateria, w związku z tym nie polecam odkurzać całego domu na tym trybie, w sensie nawet się nie da tego zrobić, bo on się naprawdę szybko wyczerpie. Ten tryb po prostu jest przewidziany do odkurzania konkretnych rzeczy, a nie odkurzania cały czas. Jeśli macie kanapę, jakieś dywaniki, czy właśnie dywan, to okej, ale do pozostałych rzeczy radzę ten normal, albo wręcz ten eko, gdy tam nie macie jakichś dużych zabrudzeń i chcecie po prostu odświeżyć na przykład podłogę. Natomiast jeśli chodzi o samą specyfikację techniczną, silnik obraca się z prędkością 100 000 obrotów na minutę. Moc tego odkurzacza to 450 W, moc ssania dochodzi do 140 AW, natomiast wartość podciśnienia do 22 000 paskali. Być może niektórym z was to nic nie mówi, okej, rozumiem, nie wszyscy po prostu muszą się na tym znać, natomiast mogę tu skomentować tak, że te wartości są naprawdę przyzwoite i na tle konkurencji, nie tylko już mówię o konkurencyjnych odkurzaczach od Dreamy, ale w ogóle o konkurencji na całym rynku, na przykład produktów Dysona, to wypada naprawdę nieźle. Jeśli sobie porównacie wszystkie te wartości, weźmiecie jeszcze pod uwagę cenę, tutaj to naprawdę bardzo dobrze wypada. Oczywiście taką specyfikację techniczną warto skonfrontować z normalnym życiem, a raczej używaniem tego odkurzacza w praktycznym, codziennym życiu. No i tutaj jest naprawdę nieźle, bo na tym trybie turbo jesteście w stanie wszystko tak naprawdę poodkurzać, a na tym trybie standardowym normalnie po prostu poodkurzać całe mieszkanie i to wszystko bez problemu wchodzi. Jak widzicie, odkurzacz sobie dość dobrze radzi z zabrudzeniami, które zostawia na przykład zwierzątko typu kot. Z drugiej strony, jak rozsypiecie cukier, jakieś przyprawy, sól, cokolwiek, to też sobie bez problemu z tym poradzi ta rolka i wszystko tutaj zostanie wciągnięte. Tak naprawdę nie spotkaliśmy rzeczy, której on by nie był w stanie odkurzyć. Oczywiście z niektórymi jest trochę większy problem, trzeba kilka razy przejechać, no chyba, że się włączy właśnie ten najlepszy tryb, to wtedy to szybciej idzie, ale generalnie naprawdę jest to wydajna bestia i wydaje mi się, że jako takie uzupełnienie akcesoriów domowych bardzo dobrze wypada, pod kątem tego, że po prostu podkurzacie nim miejsca, do których na przykład ten jeżdżący robot, no odkurzacz, który po prostu jeździ po podłodze, no nie wiedzie, są to na przykład właśnie schody, czy jakieś miejsca przy suficie, tam nie jesteście w stanie podkurzać normalnie takim odkurzaczem, w związku z tym może wam z pomocą w takich sytuacjach przyjść taki odkurzacz bezprzewodowy. Także podsumowując, ten odkurzacz kosztuje gdzieś 1200 zł, to jest jego cena premierowa, w związku z tym myślę, że w następnych tygodniach, miesiącach ona będzie spadać, pewnie będą jakieś promocje i tak dalej, niemniej dostajecie kawał porządnego odkurzacza z naprawdę solidnymi parametrami. Dodatkowo macie kolorowy wyświetlacz z angielskim menu, więc nie ma żadnego problemu, aby się poruszać. Zresztą w ogóle jakim menu to mówimy, jak mamy tutaj trzy tryby do wyboru i tyle, ale mamy też te dwa przyciski, jeden do blokady, jeden do zmiany po prostu. Jak mówię, nie trzeba trzymać w ogóle tego odkurzacza, aby on samoistnie jeździł, ale od razu też powiem, że nie da się ładować tego odkurzacza i jeździć jednocześnie, więc jeśli mielibyście taki pomysł, to niestety to nie przejdzie. Moim zdaniem jest to naprawdę bardzo fajne akcesorium do domu, zwłaszcza, że można go na przykład też wykorzystywać w aucie, kiedy sobie odkurzacie, nie musicie jechać na stację, tylko bierzecie taki odkurzacz i na tym trybie normalnym powinniście całe auto machnąć. Polecam wam jednak odkurzać w aucie tylko te dywaniki za pomocą trybu turbo, bo niestety nie wytrzymacie i będziecie musieli iść go ładować. Oczywiście dla wielu osób ta waga może być tutaj problemem, w szczególności właśnie dla kobiet. One mogą się skarżyć, że mimo wszystko to jest za ciężkie, no ale jednak coś za coś. No mamy bezprzewodowy odkurzacz, który z tym silnikiem musi po prostu tutaj trochę ważyć. Ten czas pracy na baterii, gdyby był troszeczkę dłuższy, no to też by się na pewno nic nie stało. Także ode mnie to już by było na tyle. Ja w opisie tego filmu daję linka do sklepu, który podesłał mi ten odkurzacz na testy. Tyle ode mnie, trzymajcie się, cześć!